Najbliżej bandy Robert Kurzał, który tak znakomicie pojechał w swoim ostatnim starcie. Atakował z ostatniej pozycji, potrafił wygrać. Zawodnicy weszli w pierwszy wiraż. Na prowadzeniu jadący w kasku białym Kurmański, ale już atakowany z powodzeniem przez Janusza Kołodzieja. Kołodzieja, który do tej pory w trzech startach nie zdołał jeszcze odnieść zwycięstwa. Ale teraz pewna jazda młodziutkiego zawodnika unitarnu, żużlowca, który nie skończył jeszcze 18 lat. To dopiero drugi rok startów tego młodego żużlowca, już przed rokiem udział w finałach wielu młodzieżowych imprez w naszym kraju. A w tym roku jakże udany sezon tego młodego żużlowca, przypominam, awans do półfinału w Mistrzostw Świata w kategorii juniorów, brązowy medal w Mistrzostwach Polski w kategorii młodzieżowej, mistrzostwach, w których triumfował Bogińczuk z Atlasu, a na drugim miejscu uplasował się Jarosław Hampel. Ładna jazda Janusza Kołodzieja, na drugim miejscu aktualnie Kurmański, teraz na trzecim miejscu Kurzał, który wyprzedza Kuciapę. Robert Kurzał to zawodnik, który zawsze ambitnie walczy do końca. I zawodnicy już na linii mety. Zwycięża tarrowianin Janusz Kołodziej w czasie 70.